Niezatapialni. Witamy w 233 odcinku podcastu Niezatapialni, w którym będzie Iga i będzie jest Dominik tam. I będę ja. Cześć. Będziemy rozmawiać o tematach dzisiaj i będziemy rozmawiać o tym, co jest grane i jeszcze będzie na końcu komentarz, który pewnie zajmie nam pół odcinka, bo Dominik jest on fire. Bardzo dużo myślałem o tym komentarzu. Bardzo zaskakująco w temacie asasinów to właśnie komentarz. Zaczynamy od co jest grane, czy powiedzieć, no powiem najpierw, jakie będą tematy później. Najpierw będziemy rozmawiać o remake'u Final Fantasy VII, który został pokazany w końcu. Będziemy rozmawiać o tym, że Red Dead Redemption 2 sprzedaje się w absurdalnych ilościach egzemplarzy. I będziemy rozmawiać o romansie Sony i Microsoft, który został ogłoszony ostatnio i co z niego wynika. Iga, co jest grane u ciebie? Ja nawet trochę pograłam. Jak pisałam maila do was na temat tego, w co gram, to myślałam, że gram w dużo mniej rzeczy, ale się okazało, że nie dość, że przeszłam Bulletstorma i nie wiem, czemu mi nigdy nie powiedzieć, że Bulletstormy są fucking fun. Ja nie wiem, dlaczego nie słuchałaś niż zagrywek. W ogóle co to jest? Totalnie czysty byliśmy, zagrywek. Totalnie byliśmy Team Bulletstorm właśnie. Tak. Jak ludzie byli tacy, że ta gra jest taka sobie i tak dalej, to my byliśmy zawsze, że nie, to jest kurwa zajebiście dobra gra. Powinien się pograć, jest naprawdę spoko. Szczególnie, że ja teraz grałam w ten jakby, nie remaster, znaczy no remaster, no w sensie to jest tam ten full clip edition, nie? Czy coś takiego. I miałam najlepszego buga ever, gdzie w przedostatniej cutscence, gdzie jest super długi dialog i wszyscy się kłócą, protagonista ten Grey nie mówił. Nie miał voiceovera ani lipsynku, natomiast całkowicie animował wszystko, więc pokazywał ręką jakieś rzeczy, albo pokazywał, że jest wnerwiony, ale i były takie zbliżenia dramatyczne na jego twarz i nic nie mówił, a wszyscy na niego reagowali. To, ja się tutaj to jest chyba bug. To nie jest ważne, to jest najlepsza rzecz ever. Ma najlepszego bossa w ogóle ta gra ever. Takiego typa, co przychodzisz na arenę, masz wszędzie apteczki, wcześniej masz sklep i jesteś totalnie przygotowany na super walkę z bossem i wychodzi typ przez drzwi, jest taki dobry komentarz, dobra muza i temu typowi spada na głowę rura, potem mu spada na głowę druga rura i wpada w kwas i nic się dalej nie dzieje. Ja byłam po prostu, jestem tak zachwycona tym, co ta gra zrobiła. Jestem, kocham poziom dialogów, wszystko naprawdę, bardzo mi się podoba, powinni się zagrać. Jest nawet etap, gdzie jesteście dinozaurem mechanicznym, naprawdę. Powinnaś była w to zagrać 10 lat temu. Pewnie tak. Ale teraz jestem odmienionym człowiekiem, otworzyłam oczy. Udało mi się zrobić dosyć duże postępy Sekiro. A czy ta gra dobrze wygląda dzisiaj? Wygląda staro, natomiast w sensie w cutscenkach. A tak jak się gra, bardzo, bardzo okej. Jedyne coś takiego, co zwróciłam na to uwagę, no bo to jest po prostu dużo się tego widzi w grze. W momencie, kiedy kogoś kopniesz albo przyciągasz do siebie i jest ten taki slow motion, to on już jest taki, to jest dziwny slow motion. Ten ragdoll, który tam jest, to już tak się nie robi rzeczy, w sensie to już nie jest szkielet, którego się używa, mam wrażenie. Oprócz tego przez to, że ona jest stylizowana, taka bardzo kolorowa i wszystko, co się w niej dzieje, jest bardzo wyraźne i ma być fun. No to jest okej. I wydaje mi się, że ja nie wiem, jak ona została odebrana, jeżeli chodzi o to, jak ona jest napisana, bo ona jest napisana bardzo konkretnie. Ona właśnie została, moim zdaniem, ona została strasznie niezrozumiana, bo ona była dużo jechana właśnie za... Zwłaszcza w anglojęzycznych mediach. Tak. Bo ja mam wrażenie, że ona teraz się bardziej broni przez to, jak jest napisana, bo reprezentuje gry z troszeczkę innego czasu. I to jest super fun i po bandzie, jak ona jest napisana teraz, a wtedy mam wrażenie, że mogła zostać odebrana tak at face value. W sensie. Właśnie ona była tak raczej odebrana. No to zupełnie tego nie rozumiem, bo to jest ewidentnie po prostu wszystko jest do 11, tak ten łącznie z, ja nie wiem, w ogóle wyzwisko Sushi Dick, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy ever. I naprawdę to, że ja mogę, bo ja miałam taki dysonans na samym początku, że tak sobie pomyślałam, no po prostu wszystko, co tutaj się dzieje, to jest po prostu tak classy i wszystko tamten, że muszę wziąć typa i zasadzić mu śrubę w dupę, żeby dostać za to punkty, nie? I tak sobie siedzę i o Jezu, ale śmieszne. I tak po, nie wiem, 10 minutach, nie, to jest po prostu super, nie? Wszystko, co się dzieje, jest super. Po prostu grałam i jeszcze miałam publiczność w ogóle do całego przejścia i wszyscy się tak strasznie ze wszystkiego cieszyli, z tych wszystkich określeń na te komba, które się dzieją, o których nawet nie wiedziałaś, bo ja tego nie sprawdzałam. Bo końcówka to już była taka w ogóle, tam jest taka jedna arena, gdzie jest chyba, kurde, z 9 bossów, to już leciało tak, że wszyscy krzyczeli w ogóle i to realnie krzyczeli, to już nie było tam zrób coś, tylko to było aaa literowane non stop, nie? Więc ja jestem zachwycona Bulletstormem, wszystkim bardzo polecam Bulletstorma, naprawdę da się w niego grać teraz i jest super.
Może pogram w niego kiedyś. No właśnie, pograłeś w Bulletstorma. Ja nie dość, że go przyszedłem wtedy, nie zrobisz tutaj, kurde, Oxenfree'a, bo ja po prostu nie na mojej warcie. Nie, Bulletstorm jest dla mnie w ogóle ważną grą. Nie dość, że ją przyszedłem dwa razy, to jeszcze grałem na tych arenach i tam normalnie maksowałem sobie wyniki. Na jakich arenach? No tam jest taki... No to nie są areny, to są takie... Mode. Takie kawałki, nie wiem, takie korytarze, w trakcie których masz zaskryptowanych przeciwników, którzy wybiegają cały czas z tego samego z tych samych miejsc i musisz jak najwięcej punktów ugrać tam w jak najkrótszym czasie przejść taki korytarz. Ale no i tam jest chyba z 12 czy 15 takich planszy, co nie? One były super fun, tak. Super się bawiłem. Nawet, kurde, próbowaliśmy w tego koopa grać, nie wiem, czy pamiętasz, Dominik. Tak, to jest koop? Tak, jest koop, ale tak sobie radził wtedy. Ale to jest wtedy. Story koop, czy...? Nie. Takie właśnie, że tam wrzucacie na arenę i we dwójkę robicie sztuczki i dobijacie ludzi i tak dalej, nie? To wciąż brzmi fun. I jedna rzecz, którą mogli zrobić lepiej, może w taki sposób, przez to, że to jest... Bo jak powiedziałaś o koopie, to zaczęłam się właśnie nad tym teraz zastanawiać. Przez to, że to jest... bardzo liniowa gra, która jest bardzo arcade'y w tym, ale idziesz tak naprawdę przez korytarz, nie? To zwykle idziesz z dwoma kompanionami, czasami z jednym i po prostu to, w jaki sposób oni przeszkadzają ci grać, że zajmują fizyczną przestrzeń i zajmują je dosyć dużo, to w tym momencie też by nie przeszło. W sensie oni są klockami, które stoją w konkretnym miejscu, bardzo często przerywają ci jakiś ruch, bo akurat, nie wiem, poruszają się i... Jeszcze jedna rzecz, wślizgi w tej grze, to jest po prostu jakiś majstersztyk, a boss, gdzie możesz cały czas się ślizgać pomimo faktu, że nie jesteś z górki ani z takiego, tylko po prostu saneczkujesz dookoła po podłodze, amazing. Naprawdę super, mi to zajęło, nie wiem, dwa wieczory tak naprawdę, że usiadłam po prostu, to jest krótka gra, ale po prostu jest tak dobra. Czy będzie Bulletstorm 2? Nie, no chyba nie. Powinien być Bulletstorm 2. Wtedy ja pamiętam tę sprawę doskonale, ponieważ jestem obcykany w Bulletstormach i nie wiem, jak mogło ci zająć tyle lat, żeby odkryć tę grę. Wtedy jak ona wyszła, to oni mieli... To nie był jeszcze Epic Polska, tylko to było People Can Fly. Ale już dla Epica, tego dużego, co nie robili tą grę. I oni mieli jakieś strasznie wysokie wymagania. I w ogóle jeszcze Chmielarz podbijał te wymagania. Tam mówił, że milion egzemplarzy go rozczaruje i tak dalej, i tak dalej. I oni ostatecznie sprzedaży ledwie przekroczyli te oczekiwania, te milion egzemplarzy. Te, przynajmniej w tej tam sprzedaży, którą jeszcze wtedy media, wiesz, jakby relacjonowały, bo później oczywiście się zapominają. To jest jedna z największych w ogóle niesprawiedliwości historii gier, mam wrażenie. Wiesz co, Chmielarz trochę sam sobie ukręcił bicz na siebie, co nie? Chmielarz to robi. On na maksa wiesz, tak pompował oczekiwania wobec tej gry. W sensie mówił, śrubę tak przekręcał, tak? Tak. No. Na maksa. I jak ona później nie wylądowała tak dobrze, to nie był nowy Call of Duty i tak dalej, a oni się chyba trochę tego czegoś takiego spodziewali, nie? Że robią kolejne Call of Duty i tam 15 baniek sprzedadzą. I jak ona nie wylądowała tak dobrze i jeszcze przez to, że tam były te zarzuty do pisarstwa w tej grze i tak dalej, no to tam ludzie raczej się na nią rzucili, że słaba i tak dalej. I jeszcze było tam dużo zarzutów co do kampanii. Że kampania była taka bardzo nie zdająca sobie sprawy, jaką grę chce sprzedać. Czy na fan, czy na kampanię. Bo były i trailery takie dramatyczne, właśnie wiesz, takimi przerywnikami z kampanii, że tam wiesz, teksty i w ogóle ratujemy i musimy przeżyć i tak dalej. I też były takie trailery śmieszne, takie teledyskowe, że zabijamy fajnie ludzi i tak dalej. Jakby postawili na fan. W ogóle moim zdaniem to jest też taki, mi się wydaje, że to... Jak jest ten trend teraz, że oceniasz gry 10 na 10 i po pół roku tam, no to jednak nie była dobra gra, to teraz powinno wyjść same teksty na temat tego, jaki Bulletstorm jest. Aczkolwiek, super. Iga, jako że ja grałem w czasach, kiedy ta gra wyszła, a nie tam 10 lat później, czy 8, to pamiętam, że czasy były wtedy zupełnie inne i w ogóle wydawanie takiego... Jeszcze nie było tego takiego ruchu, żeby wracać do fanów w strzelaninach, tylko było totalnie taki klimat Call of Duty'owy, że wszystko ma być, kurde, na Bliskim Wschodzie, serio, terroryzm, w ogóle tutaj, wiesz, poważna sprawa, kurde, shootery, co nie? To właśnie fajny trend, no. Ja o tym kiedyś mówiłem, ale powtórzę to i mi się wydaje, że po prostu, że to jest taki mieszmasz gatunkowy, takie połączenie z gry akcji i strzelania z takim trikowym, punktowym graniem arcade'owym w rodzaju Tony'ego Hawk'a, który co parę lat ktoś z nim wraca i on nigdy nie... No jakby, jak pamiętam, było parę takich gier, co jakby co jakiś czas ten temat wraca. Code Simulator. Zaczęłeś to chyba od... Pinkmin była taka gra. Ona była takim trochę kult hitem, ale wszystkie gry są takimi kult hitami. One nigdy nie odciągają wielkiego sukcesu. Taką grą był Bulletstorm, taką grą był Wet,
taką grą było Sunset Overdrive niedawno, które robiło... No ale Doom też taki był i Doom odniósł gigantyczny. Ale Doom nie był tak nastawiony na robienie takich sztuczek. Mi chodzi o ten taki pomysł połączenia strzelania i akcji. Z takim odhaczaniem z takim, listy tego, co z takim robieniem zrobić. Takich trików. Tak, konkretnie, no. Trików masz rację, no w Doomie one po prostu wychodziły ci, ale to gra nie była nastawiona na to, co nie? I właśnie takie gry jest ileś tam i one... To nie pamiętam jednej takiej gry, która by jakiś duży sukces osiągnęła. Także może to po prostu nie jest coś, co ma jakiś potencjał duży. No. Może ludzi to nie interesuje po prostu. Może tak. Co myślałaś, że pogadasz z kimś, kto nie grał w Bulletstorm i powinni... już taka, o tak, z góry na nas ludzie patrzyła, powinni... tak? Mam ten temat ogarnięty. Naprawdę. Ludzie powinni grać w Bulletstorma. Ludzie, którzy nie przeszli Bulletstorma, powinni grać w Bulletstorma. Wydaje mi się, że był w PlayStation jest... Plusie w ogóle, bo ja skądś mam tę grę, a nie pamiętam, że usiadłem i o, kupię Bulletstorma teraz. Pewnie było, no to jest stara gra. Bulletstorm to jest jedna z tych gier, które są gorsze, jak jest wyższy poziom trudności. Bo ja go przeszedłem na normalnym poziomie trudności, na najwyższym i ona jest literalnie jest gorsza, jak grasz na trudniejszym, bo się gorzej bawisz, bo musisz, kurde, dbać o swoje życie, zamiast robić tych sztuczek dookoła, co nie wszędzie. A jakby jej główne doświadczenie to jest zabawa, właśnie nie przejmowanie się, że zginiesz zaraz, tylko bieganie po całej planszy, tam znajdywanie wrogów, na których możesz zrobić coś fajnego i tak dalej. A na trudniejszym poziomie dostajesz większe obrażenia, oni są, wrogowie są silniejsi i tak dalej i ty się nie bawisz, tylko właśnie chowasz się za przeszkodami i wiesz, i ostrzeliwujesz. I było mi bardzo przykro, że w momencie, kiedy udało mi się wymaksować wszystkie bronie, nie dostałam za to achievementu. Bo mi realnie, to jest miejsce na achievement, guys. To jest takie, że ja nawet nie patrzyłam w listę tam, przepraszam, achievement w ogóle, trofeów. Przykro mi się zrobiło, że chciałam dostać trofeum, no ale w każdym razie właśnie, to jest super, super smutne w ogóle. Anyway, to nawet nie spojrzałam, ale to, że mi to nie kliknęło mi tam i nie powiedziało, o tam, i nie wiem, i dostałam tam, nie wiem, na przykład full clip, byłoby super. Nie dostałam nic i byłam tak ostatnio rozczarowana w Resident Evil 7, jak spędziłam chyba 25 minut. To jest takie pomieszczenie, gdzie jest pełno baloników, które można pęknąć. I pękłam wszystkie i nic się nie stało. I to było takie, czemu? Powinien być za to achievement. Więc grałam w Bulletstorma, przeszłam też... Nie wiem, czy sobie tak macie, że męczycie się z czymś? W sensie, przychodzicie do giereczki, ogiereczkowy. Przychodzicie do giereczki i zaczynacie w coś grać i bardzo wam coś nie idzie, nie? I zostawiacie to tam w PGS na 3 tygodnie, po czym siadacie i przychodzicie rzeczy tak po raz pierwszy. To właśnie ja tak miałam z Sekiro, zacięłam się na jednym typie i teraz po prostu usiadłam tak, żeby sobie zobaczyć, żeby spróbować tam na chwilkę, nie? I kurde, ja przeszłam chyba 4 minibossów w 45 minut. Kurde, muszę wrócić do Sekiro. I usiadłam i byłam taka like, hell yes, do dzisiaj mogę skończyć, ale chciałam grać dalej i znowu się zacięłam. Jest mi bardzo przykro w tym momencie. Ale tak, no zrobiłam postępy. Natomiast wciąż kontynuuję granie w Bloodborne i Dark Souls 3 w tym samym czasie i bardzo mi się wszystko pierniczy. Wszystko jest nie tak po prostu w tych grach. Ale tak, Sekiro jest fan, Dominik powinien wrócić do Sekiro. Wrócę do Sekiro, tylko skończy tylko Asasyna. Praktycznie. Powinieneś wyciąć to zdanie, tylko skończy tylko Asasyna i nasz tagline naszego. Praktycznie skończyłem już. 2019... Nie tylko skończy tylko Asasyna. 2019 rok to jest rok Asasyna. No. A bo tam nie zapomnieli, kończymy Asasyna od 1843. No i co tam w tym Asasynie? No? Praktycznie... Ale nie chcesz teraz rozmawiać o Asasynie, teraz chcesz o czymś innym porozmawiać. Tak? O Asasynie będziesz rozmawiał w sekcji komentarzy. No ale chciałem powiedzieć o moim prawie skończeniu Odyssey. Nie, no to będziesz rozmawiał w sekcji komentarzy, o tym powiesz. Ty. Nie, bo sekcja komentarzy dotyczy innego wątku. Ale nie będziemy mieli dwóch wątków asasynowych w podcaście. Dobra, karcianki, grałeś w dobrze, przeszedłem tą przygodówkę Tales of the Elysian Sea, którą ostatnio pokazywaliśmy. I ona... Przyszedłeś tą zagadkę, której nie udało nam się... Od razu ją przyszedł jak podobno jak włączył. Tak, praktycznie, ja tam jak tylko wyszliście, to tam bez problemu. Bardzo mi się ta gra podobała, naprawdę. Ona ma coś takiego, co ja strasznie lubię w grach logicznych i grach przygodowych, że praktycznie przez całą grę ja tam się ani razu tak nie zaciąłem, żeby jakoś walić głową w mur, a praktycznie zawsze rozwiązywałem zagadki tak już później, bo na początku to jest dosyć łatwa, ale w pewnym momencie zaczyna być trudniejsza, a jak już zaczyna być trudniejsza, tam jest dużo takich zagadek, na przykład ja lubię coś takiego, takich zagadek rozpisanych na wiele ekranów, że musisz dosyć mocno pokojarzyć rzeczy, pokombinować, poprzestawiać coś tam. I ja zawsze, i tam bardzo często miałem tak, że rozwiązywałem zagadkę tak już na granicy frustracji, co jest moim zdaniem takim idealnym wyważeniem tego typu gry, że... Moim nie. Że moim też nie. Że czujesz, że
trzeba się nakombinować, trzeba się było namęczyć, że nie było to takie, że po prostu, wiesz, od razu wiedziałeś, co zrobić i zrobiłeś, a jednocześnie jeszcze nie było tego uczucia, że masz to w dupie i już trochę ci się nie chce. Tylko tak właśnie, jak się to uczucie, że ci się nie chce zbliżało, to jakoś zachwiewało i rozwiązywałem. I wszystko było super. Do momentu, praktycznie pod sam koniec gry, jest zagadka, która jest zepsuta po prostu. Która jest... W niej chodzi o to, że jest taki coś przekręca takie koło szyfrowe jakby. Jak w sejfie. Jak w sejfie takie, że możesz w lewo i w prawo nim kręcić. Dominik kręci w lewo i w prawo. I na obwodzie tego koła są litery różne. No. Więc tam ewidentnie, i jak na te litery najeżdżasz, to się układa czteroznakowe hasło. Dominik pokazuje, jak się układa. Czteroliterowe. Robimy taki rewers, ci kolesie, co w telewizji tam w znaku migowym, to jest teraz rewers. Robimy tak, jest. Czteroliterowe hasło trzeba ułożyć. No i w pewnym momencie tam znajdujesz... Hasło to love. Znajdujesz, nie. Ono to jest jakieś cztery litery. Hey. One nie mają żadnego... To nie jest żadne słowo, to są po prostu cztery litery obok siebie. I... No i znajdujesz tam, to jest też taka właśnie duża plansza, duża złożona zagadka. Że to jest neon. I znajdujesz, to nie jest żadne słowo. Czekaj, daj mi zgadnąć. Wymyślaj teraz cztery litery słów, to coś rodzaju L, F, G, U. Czy to jest teraz odpowiesz? Nie pamiętam. Nie mam pojęcia, to są cztery litery po prostu. Mam wrażenie, że przyszedłem do gry, już praktycznie. No i znajdujesz w momencie plakat, na którym są cztery cyfry, tam 8, 3, 5, 6, coś takiego, nie? Więc tam ewidentnie moją pierwszą myślą było, Cezara, że trzeba 8 w lewo, tam 3 w prawo, później znowu tam 7... A nie, że to jest 8 litera alfabetu? Różnie, próbowałem wszystkie możliwości w każdym razie. No. I nie, to nie 8, tak też próbowałem, bo właśnie to, co pomyślałem najpierw, czyli tam pierwsza cyfra w prawo, druga w lewo, trzecia w prawo, czwarta w lewo, nie zadziałało. Więc siedziałem tam naprawdę... Nikt ptaki ci się pierdolą na balkonie. Na naszych oczach, to jest nasza geografik. Totalnie oposiadłaś. Wróble potrafię do 30 razy dziennie, guys. Tak? Okej. No już z 6. Dobra. Kontynuuj. No i tam siedziałem z tym zgadzeniem. Dobra, przestań się patrzeć. No, ale one to robią, ale na moich oczach. One chcą trochę prywatności. Nie na twoich oczach, tylko na balkonie Dominika. No. Z jakieś półtorej godziny siedziałem na tej zagadce. Się patrzy. A ja mam tak... No kurwa macie, no mogę być, no, czy nie, no ja pierdolę. No przecież ja się nie przerywam, nie? Półtorej godziny siedziałem. Dwie godziny siedziałem na tej zagadce i tak już, ja mam takie bardzo długo, bo opowiadałem wiele razy, ja w ogóle lubię takie gry logiczne, przygodowe i na pewno opowiadałem wiele razy i prywatnie, i na nagraniach tą historię, jak wyciągałem w ogóle z kosza na śmieci tam w liceum, będąc podartą solucję do gry przygodowej, bo się złamałem, już nie chciałem. I za każdym razem, jak mam w życiu takie doświadczenie, że myślę sobie, że to jest, tu musi być coś nie tak w tej zagadce, tu jest jakiś bug, tu jest coś mi się popsuło w grze, bo po prostu to jest niemożliwe, że ja nie mogę tego rozwiązać. To jak sprawdzałem to gdzieś później w sieci czy w solucji, to okazywało się, że wcale nie było błędu, ja po prostu jestem debilem, trzeba było myśleć więcej, kombinować więcej. Więc wyrobiłem sobie coś takiego, żeby już nigdy tak nie myśleć, żeby już nigdy nie pomyśleć, że to jest wina gry, a nie moja. I więc naprawdę długo siedziałem nad tą zagadką. Tak mówię, tak dużo ponad już ten punkt frustracji i tak dalej. Przecież nie dam radę, rozwiążę to. A ja mam pytanie, jak ty siedzisz, to ty realnie siedzisz przy tej grze i robisz rozwiązania? Czy na przykład oglądasz serial i na się nad tym zastanawiasz? Nie, tutaj akurat tutaj jak gram sobie prywatnie, to sobie pozwalam na coś. Ja tutaj miałem tę grę do recenzji. Miałem termin konkretnie, na kiedy miałem pisać recenzję, chciałem ją skończyć, bo też byłem ciekawy, bo wiem, że to są jakby trzy rozdziały tej historii i oni już zapowiedzieli więcej, więc chciałem wiedzieć, czy ta historia jakąś konkluzję na przykład ma w tym... Czy jest zawieszona. Czy jakoś się tam urywa. Więc chciałem to wiedzieć przed napisaniem recenzji, więc chciałem to grę skończyć. I więc kombinowałem autentycznie, ale w momencie się po prostu wkurzyłem i dobra, mam tą recenzję na jutro czy na pojutrze i po prostu już nie mam więcej czasu, więc po prostu sprawdzę to rozwiązanie. I okazało się, że na filmiku, który znalazłem, faktycznie typ rozwiązuje tę zagadkę w taki sposób, jak ja powiedziałem, czyli robi tam 8 w lewo, tyle tych ruchów, ile wynikało z tej wskazówki, która była. I układa czteroliterowe słowo. Tylko na moim tym szyfrze te litery były w innej kolejności poukładane nagle. I jak ułożyłem to samo słowo, które on ułożył, tylko wykonując inną kombinację ruchów, to zagadka się rozwiązała. Czyli wygląda tak, jakby oni zmienili zagadkę, znaczy, ja a wiem, nie zmienili wskazówki. Ja wiem, że oni mają coś takiego, tam była taka jedna zagadka z kolorami, jak byłeś kotem na jakimś plakacie, to się za każdym razem przegenerowywało. Tak, bo tam jest parę takich zagadek, które i też myślisz, że to może było coś w tym rodzaju, że jest parę takich zagadek, jeżeli jest coś takiego, że musisz rozwalić bombę i musisz tam trzy kabelki o różnych kolorach w odpowiedniej kolejności przeciąć. I ja też, jak sobie później włączyłem grę, im się wczytał wcześniejszy save,
I rozwiązałem to jeszcze raz, to też faktycznie musiałem jeszcze tam, trzeba po prostu patrzeć jak kabelki, tam takie, taka prosta zagadka w rodzaju jakichś tam kolorowanych, że masz takie poplątane kable i musisz od jednego no? punktu do drugiego zobaczyć jak kable przebiega, nie? I że faktycznie to się zmieniało, że musiałem, że nie, to, że pamiętałem jakie kolory wcześniej przeciąłem, to mi nie rozwiązało tej zagadki, więc możliwe, że to coś takiego było, możliwe, że coś oni w patchu zmienili, nie wiem, w każdym razie ewidentnie to nie była twoja wina, to była po obejrzeniu tego filmiku ewidentnie zobaczyłem, że to, co ja wymyśliłem, to było dobre rozwiązanie, tylko że z jakiegoś powodu gra go nie akceptowała. I się tak wkurzyłem, tak mnie to w ogóle pod... Czy krzyknąłeś? Nie krzyknąłem, tylko byłem taki na maksa, sfrustrowany, szczególnie, że do taki basta. Do tego etapu mi się ta gra naprawdę podobała. A uważam, że coś takiego jest takim w ogóle złamaniem takiej podstawowej w ogóle umowy graczem, pomiędzy grą a graczem. No. Sorry, ale jeżeli coś takiego, no to dobrze, że to był już koniec gry sam, bo to praktycznie po tej zagadce już właściwie już szło do zakończenia. Nie? Znaczy, bo tam jeszcze były wokół czy inne. Ale rozumiem, że nie odebrałeś tego jako po prostu glitcha, buga, tylko jako zepsutą grę, tak? Tak, no uważam, szczególnie, że jeszcze Bartek Witoszka, on, który też tą grę przechodził, on też mi pisał, że miał to samo w ogóle. Więc ewidentnie było widać, że ta zagadka była, jej się nie dało po prostu rozwiązać normalnie. W kontekście przechodzenia tej gry samemu, nie? No i dla mnie to jest kurde, Więc przez to dałem tej grze chyba 2 albo 2,5 na poligamy. Mimo że bym spokojnie dał jej nawet 4, bo mi się naprawdę podobała i się dobrze przy niej bawiłem. I jest naprawdę maksa długa, z 20 godzin mi zajęła. Tak. Właśnie co 2 godziny na zepsutej zagadce. Więc... Jest mi bardzo przykro, bo bardzo dużo dobrych uczuć mam w stosunku do tej gry. I jeszcze w ogóle w dodatku ona tak nie tylko podburzyła moje zaufanie do samej siebie, ale teraz nie wiem, jak dalej moje życie będzie się toczyć. Powiedz mi, była konkluzja po tych 3 rozdziałach? Czy nie, właśnie niestety czy jest zakończenie otwarte? Jest totalnie... Jeszcze ta gra robi coś takiego, co... Nie wiem, co o tym myśleć, no. Że... Ona nie tylko nie prowadzi do konkluzji głównego wątku, który rozpoczyna na początku gry, co jeszcze w jej trakcie wprowadza niepotrzebnie parę innych wątków, które w ogóle już nikąd nie prowadzą. Mm-hmm. Więc to jest, nie wiem, to jakaś w ogóle saga rozpisana na nie wiadomo jak długo czy tak dalej. Nie wiem. Mam jeszcze jedną rzecz do sprostowania, bo chyba nie mówiłem o tym na naszym nagraniu, to jest gra dla przez Chińczyków. Nie przez żadnych Francuzów ani coś takiego. To jest chińska gra. Ty chyba mówiłeś, że przez Chińczyków. Tak, okej, to może... Znaczy, pamiętam, że mówiliśmy, że chyba to jest jakieś tam studio, które robi za pieniądze jakichś inwestorów z Chin. Nie, no ewidentnie w cały end credit to są krzaki chińskie. I... Wrażliwi na inne kultury, niezastopialnie to powinniśmy. No ale co jest takiego, że krzaki chińskie? No to jest jakieś kurna super niewrażliwe kulturalnie? Nie wiem. Znaczy, mi się wydaje, że nie, ale z drugiej strony... A dlaczego miałoby to być... No nie wiem, jakieś krzaki chińskie. No ja nawet nie wiem, jak się nazywa, no chińskie... Aby nie było w ogóle... Tak, a nie byli w ogóle rozpisani tak w naszym tym... Nie, byli rozpisani swoim pismem. To by było bardzo dla mnie duży szok, jakbym przeszła grę, która jest całości napisana po angielsku, a potem bym nie była w stanie przeczytać nikogo, kto ją zrobił. No tak mniej więcej to wygląda. To bardzo dziwne, szczególnie, że są jakby romanizowane te ich imiona. Żeby można je było u nas czytać. I w ogóle ja nie wiem, czy mam przez to takie wrażenie, chyba że ten pan, z którym gadaliśmy na Gamescomie, był taki sympatyczny i taki tak też był, tak przeżywał tą grę, to ja cały czas myślałem, że to jest taki passion projekt jakiegoś jednego człowieka, a tam to jest duże studio. To był po prostu ty wysłany na Gamescom? Tak, to był ty po prostu... Jestem bardzo przykro teraz. To chyba mieliśmy to samo wrażenie, co ja co Iga, że to był jakiś tam passion project innego typa, który to robi, dlatego ja też miałem takie wrażenie, bo był naprawdę bardzo into the game. Też miałem takie wrażenie, że to jest napisane przez niego osobiście w ogóle i on nie jest Anglikiem, więc to jest takie nieporadne tym, a to też po prostu prawdopodobnie mieli kiepskie studio, znaczy kiepską firmę, która robiła im tłumaczenie i to wszystko, nie? Bo oryginalnie jest ona po chińsku napisana i no. Fajnie, że to jest z Chin. To jest takie, nie spodziewałem się, że to jest chińska gra. Więc tak. Ale ogólnie, jeżeli naprawili już tą zagadkę, to polecam, no. A Tomek, w co grałeś? W Katana Zero grałem. Zero. Co? Dobra gra to jest, bardzo dobra gra. Grałem na Switchu. Ponieważ wziąłem Switcha i stwierdziłem, że muszę w coś pograć, więc po prostu kupiłem 2 gry. Tak jest ze Switchem, tak. Czasami tak się na niego patrzysz i tak no. I siadasz, otwierasz sklep i promocji.
Więc przyszedłem Katane Zero i przyszedłem Celest. O Celest będę mówił w następnym odcinku. No fajne, aczkolwiek uważam, że wiele szczęścia miała ta konsola, że jej nie wyrzuciłem za okno w trakcie grania w Celest. Albo jej nie połamałem, albo coś takiego. Katana Zero nie jest taka frustrująca. To jest krótka giereszka, tam w dwa dni ją przeszedłem, ale na tyle wciągająca, że po prostu jak ją kupiłem, to usiadłem i tam grałem do późnego wieczora i następnego dnia, miałem czas, to ją odpaliłem. No. Ile kosztowała i jak byś ocenił gameplayowo długość? Kosztowała chyba 60 zł albo 50. Bo nie pamiętam, która kosztowała 60, bo kupiłem dwie gry, jedna kosztowała 60, druga 50. A trwała z 6, 7, góra 8 godzin? Ja się pytam, bo po prostu też będę potrzebowała teraz gier. Bardzo prywatnie się pytam, bo to brzmi jak dobra liczba godzin. Dziękuję, możesz kontynuować. To jest taka samurajowa fantazja na temat Hotline Miami. Tylko że Hotline Miami ma dużo szybszy gameplay, bo zaskakujące, to nie jest gra, która ma jakiś mega taki szybki, dynamiczny gameplay. Bardzo dużo w tej grze się robi w kółko tego samego, tylko że nie tak dynamicznie, jak w Hotline Miami, że wchodziłeś i tam nie wiedziałeś, co się wydarzy w tym pokoju i za każdym razem się trochę inaczej wychodziło, tylko w kółko próbujesz robić to samo, aż w końcu ci wyjdzie i przechodzisz po prostu poziom i tyle. Nie? Tam główna mechanika polega na tym, że możesz, że twoja postać umiera zawsze po jednym uderzeniu i wszyscy przeciwnicy zawsze umierają też po jednym ciosie. Możesz kataną masz tylko atak kataną, możesz odbijać kulę i zabijać ludzi i możesz spowalniać czas. Że dzięki temu możesz odbijać, znaczy możesz też odbijać te kule, jak jesteś wystarczająco szybki, bez zwalniania czasu, nie? Jak widzisz, że tam przeciwnik strzela. I masz za każdym razem, masz do przejścia jeden pokój i to jest wytłumaczone gameplayowo, jest tak, że ten główny bohater bierze taki narkotyk, który zmiesza jego percepcję czasu. I on jakby tak długo wybiega w przyszłość, tak długo zagląda w przyszłość, aż w końcu znajduje taką drogę, która mu pozwoli przejść ten pokój i wtedy to się dzieje jakby na żywo, nie? I wtedy nagle... Tak jak w Detroit, jak układałeś ścieżki androidom. Tak, tylko że tutaj to jest naprawdę dobrze uzasadnione fabularnie, bo w ogóle cała fabuła jest oparta na tym, że on jest uzależniony od tego narkotyku. To jest eksperymentalny narkotyk produkowany przez armię. W tle jest w ogóle wojna, taka quasi-wojna wietnamska trochę, bo to nie jest nasza rzeczywistość, ale ten konflikt jest bardzo taki wietnamski i w ogóle nawet jak są tam migawki z tego konfliktu, są takie domy na palach, takie azjatyckie i tak dalej, co nie? I na tej wojnie się działy jakieś tam brzydkie rzeczy. To jest w ogóle użycie narkotyków też jest złączone z wojną w Wietnamie, więc tak. Na tej wojnie się działy brzydkie rzeczy i on tak nie do końca wiadomo, fabularnie, znaczy wiadomo, później się to wyjaśnia, ale nie chcę tego mówić, czy on z tego powodu bierze narkotyki, czy zaczął brać te narkotyki już w trakcie tej wojny i o co chodzi z tym, i jakby cały ten narkotyk jest centralnie w środku fabuły, to mi się podoba, bo to jest bardzo spójne z tym graniem, co nie? Jakby widzisz, że z jednej strony on ma super umiejętności. Czyli nie masz dysonansu ludonarracyjnego, byś powiedział? Nie mam, w ogóle nie mam. Tak, jest bardzo dobrze to jest zgrane ze sobą. W ogóle zaskakująco dobrze jest napisana ta gra. Taka jest ludzka. Pomimo tego, że jest to gra o zabijaniu ludzi, to, że mordujesz mnóstwo ludzi, to ma swój ciężar w tej grze. To, że życie tego człowieka wygląda tak, a nie inaczej, to ma swój ciężar. To, że on robił takie, a nie inne rzeczy na tej wojnie, to ma swoje znaczenie. I on jeszcze ma, te misje są przerywane takimi obrazkami z jego życia. I on tam poznaje taką sąsiadkę kilkuletnią, taką dziewczynkę, nawiązuje z nią taką relację. Romans. Nie romans. To nie jest taka gra. Zaskakująco ludzka gra. Przepraszam. Więc fabularnie mi się podoba. Aczkolwiek mam do niej pewne zastrzeżenia, że w takich grach jakby niesamowicie ważne jest wykonanie. Nie te wszystkie takie milisekundowe reakcje i tak dalej. I wydaje mi się, że w pewnych momentach ona nie dostarcza. Jakby nie dochodzi do tego poziomu, który jest wymagany od takich gier, nie? Zwłaszcza w momencie, kiedy ona się zmienia w zręcznościówkę, bo tam poza zabijaniem masz też tam unikanie laserów i tak dalej, do tego też wykorzystujesz te umiejętności tam. Unik albo spowolnianie czasu. I to nie dość, że to w ogóle jest dużo mniej ciekawsze niż zabijanie ludzi,
bo tam unikanie laseru. No i a wiesz, a czasem masz jakby cały pokój tylko z tymi laserami, co nie? Mhm. Nie dość, że to jest dużo mniej ciekawsze, to jest dużo gorzej wykonane miejscami, także jesteś pewien, że powinien usiąść do tego do, trochę tak jak właśnie Dominik, jak ty mówisz, że masz taką umowę, co nie? Że jak ja zrobię to dobrze, to przeżyję. I jesteś pewien, że zrobiłeś to dobrze, a nie przeżyłeś, co nie? Taka trochę jest losowość, takie... No rozumiem. Taki, ale ogólnie mi się bardzo dobrze grało w tą grę. Jest wzbudza akurat takie emocje, jakie powinna wzbudzać taka gra. Jest akurat na tyle długa, akurat na tyle skomplikowana fabularnie i głęboka jakby emocjonalnie. Czy będziesz o niej pamiętał przez jakiś czas, czy nie raczej wiem. Pod koniec roku, jak będziesz robił podsumowanie? Mam taki problem z tą grą, że ona bardzo wyraźnie czerpie z dwóch innych gier, czyli z Ronina, tego polskiego, tej polskiej gry, i z Hotline Miami. I bardziej mam wrażenie, że będę ją pamiętał jako zlepek Ronina i Hotline Miami. A powiedz nie mi jako Katane Zero samą sobą. Jest super central, tak? Tak. Jest Hotline Miami to jest bardzo dużo tego czasu. Tak, jest soundtrack, i oni są tutaj. Nie jest tak dobre jak Hotline Miami, nie, na pewno nie. Nic nie jest tak dobre jak Hotline Miami. Ale mają bardzo dużą wagę, przykuwają do tego soundtracku, bo jest nawet taka króciutka animacja zrobiona, jak za każdym razem, jak on wchodzi na nową misję, to nawet ma taki Walkmana, bo to jest taki niby retro trochę świat lat 80, ma Walkmana i tam jest centralnie animacja, klika Walkmana i na dole ci się pojawia kasetka i jaki utwór teraz będzie leciał, nie? I on leci przez całą misję. Cool. Więc tak, więc to jest cool, no. Aczkolwiek... Przekonałeś mnie troszkę. Znaczy, gra się super fajnie, ale nie wiem, tak jak mnie zapytałaś, nie wiem, czy to jest gra, którą będę pamiętał kiedyś tam, co nie? Tak, bo ostatnio słuchałam pewien Giant Bombcastu, jakiegoś z podcastów o grach, gdzie padło takie stwierdzenie, że jest taki problem, bo kiedy myślimy o Xboxie 360, to tam było bardzo dużo krótszych gier. W sensie każdy z nas grał w dużo gier na Xboxie 360, które były krótszymi doświadczeniami. A teraz to jest takie, spędzamy przy mniejszej liczbie gier bardzo dużo czasu. Na przykład Dominik przy Assassinie. Wiesz co, tak? I się zastanawiam właśnie nad tym, bo ja mam wrażenie, że ta amnezja kulturowa taka, która to się nie bierze też do końca z faktu tego, że ja teraz gram w mniej gier, tylko po prostu te gry są takie mało zapamiętywalne, bo nie są tak bardzo innowacyjne jak kiedyś. Takie, przynajmniej znaczy, ja mam takie. Jest coś takiego, że ja mam w ogóle wrażenie, że w tej generacji wyszło dużo mniej gier niż poprzedniej. I że tych gier jest, że nie tylko tak, że my gramy w mniej gier, tylko po prostu jest mniej gier i te gry są dłuższe i to nie jest przypadek, bo to jest coś, na czym wszystkim zależy. Ostatnio akurat tak się złożyło, że wczoraj pisałem newsa na Poligamie o Far Cry 5 i o jego sprzedaży, że to jest najlepsza, najlepiej sprzedająca się gra Ubisoftu tej generacji. I z tej okazji przeskrolowałem sobie taki raport giełdowy Ubisoftu za zeszły rok. To jest taka dosyć taka przystępna lektura, bo to jest taki PDF, który ma, nie wiem, z 15 stron i tam jest dużo takich wykresików, jakichś tam takich, no takich rzeczy, że... Infografik. Takich infografik, że taki zwykły człowiek może to przetrawić, no nie jest jakieś tam... Ja w ogóle swojej firmy, prospekt ten giełdowy, prospekt emisyjny, czytałem. Tak, pomacham głową, nie wiem, co to jest. Dużo, to ma 250 stron, kurna, litego tekstu, nie? Więc w porównaniu z tym, no to jest tam przyziemne i przyjemne w przeglądaniu. I tam na przykład zwróciłem uwagę, że oni bardzo podkreślają to, że nie są już hit-driven, że ich gry są, że ich gry mają długie ogony, długo żyją, długo się sprzedają i monetyzują. I to, co mnie trochę zdziwiło, wysłałem to wczoraj Tymkowi, że 32% całych przychodów Ubisoftu to jest recurrent spending. Tylko czyli to są wszystkie rzeczy, które... Mikrotransakcje DLC, opłaty, no. Abonamenty, jakieś tam wszystkie season passy, takie wszystkie rzeczy, które... Tam jest rzeczy też z Uplaya jakimi... Te wszystkie, za które ludzie płacą już po kupieniu gry, nie? Więc no jakby to jest coś, do czego się dąży, żeby... Bo to chyba daje większą przewidywalność takiej spółce. Ale jeżeli... ja nie jestem dużą fanką Games as a Service, bo ja też nie jestem ale... osobą, którą bardzo trudno jest utrzymać przy grze. Ja też nie jestem, ale liczenie na to, że to się zmieni, kiedy wszystko pokazuje nam, że jest wręcz przeciwnie i że w tym raporcie bardzo wyraźnie widać, że oni bardzo podkreślają to, że tak robimy teraz gry i że tak będziemy gry robić i że tego wy oczekujecie i tak teraz będzie. Ja nie chcę się bić jakby z większością. Tak. Ja po prostu mówię, że o ile wiem, że tak jest, to ja zupełnie nie jestem na to targetem, bo ja sobie nie jestem raz. Wychowana w tym, że płacę raz, chcę pograć i chcę pograć trochę i chcę mieć zaraz inne przeżycia. Tak sobie w myślę, w że to może wcale nie będzie, nie jest jakieś super negatywne zjawisko, bo skoro to ma dać spokój
tym studiom, nie? Które są wiecznie właśnie zagrożone, że jak kolejna gra będzie porażką, to upadną. Tak, bo to chyba właśnie o to chodzi. I skoro to ma, im da się jakąś taką stabilizację, to być może dzięki temu znajdą się środki i czas na robienie innych, bardziej ambitniejszych projektów, tak dalej, wiesz, taki spokój twórczy, co nie? Że okej, zarabiamy tam na mikrotransakcjach Far Cry 3, czy tam 5, ale jednocześnie mamy, Ubisoft ma to swoje takie studio niby indie, co nie? I jednocześnie walimy tam pieniądze, bo mamy te pieniądze, mamy po prostu, wiesz, stabilny dochód, tak, akurat, i stać nas na to, co nie? Akurat z tych wszystkich złych firm, to mi się jakoś mam taką sympatię do Ubisoft. Nie, tylko nie, dlaczego? Z czego to wynika? Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że przez to, jak źle się działo ostatnio w innych studiach, to Ubi jest teraz taki... Tak. Ubi nie robi nic źle. On nie robi nic dobrze, ale nie robi nic źle. Więc teraz nawet, nie, nie jest takim... nawet nie, że nie robi nic źle, bo być może robi wiele rzeczy źle, ale przynajmniej nie robi nic chujowo. No. I teraz Ubi taki jest like, dobra, nie wychylajmy się. No. Ludzie nas lubią. Bądźmy, jesteśmy z tym okej. Okay. Tak, przynajmniej nie jest przynajmniej fatalnie. Pamiętam, jak oni logo zmieniali, przez to gówno porównywali, a teraz jest like, Ubi pretty okej. Okay. Jeszcze jedną fajną rzecz z tego raportu wam powiem, która... dosyć mnie rozbawiło, znaczy to nie dam, że ha, 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 ale, bo to będzie się z mnie nabijać, ale jest tam taka sekcja, że oni podkreślają, że wszystkich najważniejsze marki leżą do nich, że ich największe gry, oni są właścicielami ich marek. Mhm. I tam porównują się do Activision, do Take-Two i do EA. I między innymi wytykają EA, że FIFA i Star Wars nie są ich marki, co jest prawdą, że to nie są ich marki, no tak. Ale z drugiej strony zwracanie uwagi tej firmie, że to nie... Nadal chcielibyście robić gry z Gwiezdnych Wojen i mieć licencję FIFA, nie? Ale to jest w ich raporcie? Tak, tak, że tam najważniejsze tytuły u nas, tam, że nasza IP, FIFA not owned, Star Wars Battlefront not owned. Nie? No jasne, tak, no. To nie jest ich marka, tam, obviously, tam FIFA nie jest marką jej, tak samo jak Gwiezdne Wojny jej. A myślę, że to ktoś... pięściami to pisali. To jest takie bardzo, moim zdaniem, bardzo kreatywne już pójście z takim właśnie przedstawieniem czegoś, co jest pozytywne. Takie postawienie sprawy, żeby to wyglądało jak coś negatywnego. Doceniam. Iga. To ja. Dzień dobry. Co się dzieje w świecie rewolucyjnego, ponieważ coś się dzieje. Tak. Ja mam taki... Ja mam bardzo dużo danych, których nie mogę w jakikolwiek sposób zdradzić publicznie. Więc postaram się to obejść wszystko. Microsoft i Sony podaje sobie ręce w zakresie współpracy, jeżeli chodzi o serwis streamingowy Microsoftu oraz, i tego trochę nie zrozumiałam z tego, co czytałam, będą robić też AI, ale rozumiem, że po stronie też tego serwisu streamingowego... Znaczy nie chodzi tylko o sam serwis streamingowy, tylko o technologię. Tak, znaczy o to mi chodzi, tak, że ogólnie sytuacja na rynku, bo to wynika z sytuacji na rynku, guys. To jest ważne. To chyba z Google'a wynika przede wszystkim. Tak, wynika z tego, że Google wyszedł z Stadia i jako, że Microsoft już od dłuższego czasu rozwija swoją tą technologię w chmurze i streaming i tam whatnot, no to Sony było tak troszeczkę w... Sony było takim terenem, na którym działa się troszeczkę wojna pomiędzy tym wszystkim, no i Microsoft uznał, że być może to jest moment, żeby wyciągnąć do nich rękę i żeby zawrzeć teraz sojusz, bo jeżeli oni tego nie zrobią, to zrobi to Google. A wtedy Microsoft będzie już bardzo, bardzo pukał już drugie denko tam od dołu tak naprawdę. No i udało im się dogadać. Myślę, że bardzo daleko Microsoftowi pukanie. Nie, no ale chodzi mi o taki PR-owy, no bo oczywiście, znaczy, że może, tak. Może tak, nie Microsoft jako Microsoft, ale ten ich oddział Xboxa. Tak, tak gamingowy. Ciało Phila Spencera, tak. Więc dogadali się, rzeczywiście tam będą w stanie współpracować dalej, natomiast jak na razie nie powiedzieli nic jakoś super dużo na ten temat. Domniemam, że dowiemy się więcej... Dosyć ciekawy... No przepraszam, skończę. Pewnie dowiemy się więcej na E3, tylko ja się tak zastanawiam, bo Sony zrezygnowało z E3, Microsoft jest na E3, więc to będzie u Microsoftu, więc Microsoft tak naprawdę... Współpracuje z Sony, pomimo może tego, dlatego że... Sony zrezygnowało, no właśnie... bo skoro ich ziomale z Microsoftu już są, to po prostu... Jest dosyć... Zrobimy jedną konferencję. Tak, jest dosyć dużo oczekiwanie, że Microsoft powie coś związanego z tym swoim streamingiem. Tak. Bo oni zapowiadają, że to będzie bardzo duże E3 dla nich, tam Phil Spencer już mówił, że mają dużo rzeczy do pokazania i raczej nikt się nie spodziewa, że to będzie nowa konsola.
na tym etapie i szczególnie po tej stadii raczej są takie oczekiwania, ale mnie zaciekawiło to, co ty powiedziałaś, że i nie wiem, na ile to wynika z czegoś, co ty wiesz, a nie możesz powiedzieć, a ile było w tych materiałach, które się publicznie okazały, że to była jakby inicjatywa ze strony Microsoftu, bo ja czytałem... Nie, to jakby to jest podkoloryzowanie, moje fabularyzowanie, to nie jest żadnych danych, które mam. Bo ja z kolei, jak ja to czytałem, to ja odebrałem to inaczej. Ja to odebrałem raczej, że jeżeli to wyszło z czyjejś inicjatywy, to raczej z inicjatywy Sony. Tak, to mi się wydaje, że... takie myślenie, że Google ogłosiło swój streaming growy i ma do tego technologię, tak? Microsoft nie ogłosił, ale też ma technologię, więc też zaraz ogłosi pewnie, a Sony nie ma, więc musi się z kimś dogadać, bo inaczej ktoś ich zje, nie? I że to raczej może... Wydaje mi się, że po prostu Microsoft miał dla nich lepsze warunki niż Google. Tak, że w każdym razie Sony jakby musiało z kimś się dogadać, bo nie ma takiej technologii, jeszcze Amazon ma taką technologię. Mówiłeś jeszcze, że... Amazon w tym momencie, tak, to już będzie jak Google, Microsoft i Sony i Amazon, to Amazon będzie tak... I musieli kogoś wybrać, no i wybrali Microsoft. Ale powiem wam, że ja już trochę zapomniałam o Google Stadia, bo czytając te newsy, tak trochę sobie przypomniałam. I jak było to pierwsze ogłoszenie, byłam jak, dobra, ja nie jestem targetem, w nosie to mam ogólnie tam... No, to... Chyba trzeba zacząć traktować ten temat poważnie. Tak, i właśnie, i zaczęłam, ale zaczęłam o tym czytać i mi się zrobiło tak... brudno w jakiś sposób. Tak, niedobrze się czułam z tym, że to istnieje. W tym raporcie Ubisoftu też o tym jest, że jakby w przewidywaniach na przyszły rok i na kolejne lata, że już odchodzimy w ogóle od urządzeń, od łączenia urządzenia z... No właśnie, a nawet Dominik ostatnio w dyskusji internetowej przyznał się do błędu i że być może technicznie ma to sens. Dominik. Gdzie tak powiedziałem? No na zniszczy zagrywkach. Kiedy? Nawet było przyszycie wielkie, że być może masz rację. Ale w czym? No jak tam człowiek cię wyliczał, że można grać i że nie będzie laga. To nie, to było w czymś innym. Na pewno tam się nie przyznałem do błędu. Okej, dobra. Gdzie indziej się przyznałem do błędu? Tam nie, tamten człowiek jakieś głupoty pisał. Wydawało mi się bardzo rzeczowe to, co pisał, o tak. Mnie przekonał. No w każdym razie sobie przypomniałam Google Stadia i sobie wyobraziłam taką przyszłość, gdzie właśnie mogę sobie z YouTube'a kupić grę na 30 godzin, żeby ją przejść i cieszę się, że są twórcy niezależni i pomimo wszystko wciąż będę w stanie grać w gry. Natomiast wydaje mi się, że ten rynek AAA, który idzie w tamtą stronę i w stronę Games as Services i tam wszystko, on mnie po prostu, on jako użytkownika mnie w pewnym momencie zostawi. Puści moją rękę i pójdzie, a ja zostanę i będę mówić, nie zostawiaj mnie proszę, też jestem ważna, też się liczę. Mm-hmm. Nie, ja nie wierzę w to, bo cały czas mam problem z czasem reakcji. Cały czas nie wierzę w to, że da się utrzymać przy streamingu z internetu gry czas reakcji od wciśnięcia guziczka na padzie do odpowiedzi gry na poziomie tam tych 20 milisekund, czy tak podobno musi być mniej więcej koło tego, żeby to było takiego, że Tomek skróluje, żeby mi teraz pokazać, a nie mówiłem, ale jestem na 99% pewien, bo ja, no, jakby moim zdaniem nie da się tego jakoś... Kurde, no to są rzeczy, to są... Lagi, żeby była technologia, pamiętam jak... że już wykonałeś ruch i serwer o tym wie, bo cofa się w czasie. Jak pamiętam, jak się w Guitar Hero grało jedynkę i dwójkę, to nawet, kurde, trzeba było kalibrować grę, bo na połączeniu pomiędzy, jak się miało połączony głośnik zewnętrzny, a nie... jest taka gra jak Quake Live. No tak, ale... No, która się dzieje w przeglądarce cała. No, ale ona nie działa, ale to nie jest, ona nie działa przez streaming. Ona się dzieje w przeglądarce, ale ona się uruchamia u ciebie lokalnie na komputerze. To nie jest tak, że to jest jakiś streaming. Ona się dzieje w przeglądarce, ale działa u ciebie na komputerze w tej przeglądarce, no, a nie gdzieś przez streaming. I nawet w takim Guitar Hero, kurde, lag, który był gdzieś tam na kablach audio, był już za duży, żeby dało się w taką grę grać. Oczywiście to jest bardzo specyficzna gra, bo to jest gra muzyczna, gdzie tam ten 10 milisekund już opóźnienia ma znaczenie. Ale to my mówimy o takich rzeczach i żeby to... Ja nie wierzę, że to jest możliwe. No, dla pewnych gier, dla jakichś strategii, dla jakichś niewymagających może zazwyczajściówek takich, na przykład bez sterowania kamerą jeszcze, bo na przykład moim zdaniem sterowanie kamerą to się położy. Nie wiem, ale no... A na przykład StarCrafta? Myślę, że tak. Myślę, że takie gry właśnie, niektóre nie mają takiego bezpośredniego połączenia, że naciskam guzik, bo na kamerze to na przykład bardzo czuć, jak kamera ci pływa jakoś, jak ma jakieś lekkie opóźnienie. Masz rację, nie przyznałeś mu racji, nawet napisał, że po twoich ostatnich komentarzach na jego temat uwielbia cię jeszcze bardziej. Więc musiałeś mu napisać, że się bardzo myli. Ale on pisze tak, John, bo to jest Tomasz Pluszczyk. John Carmack po testach Stadii stwierdził, że Doom przy łączu 15 MPS działa z opóźnieniem takim jak na Xbox One, natomiast przy dobrym łączu opóźnienie jest mniejsze niż na Xbox One. No dobrze, ale
ja, mi chodzi o to, że ja nie mówię, że to jest niemożliwe, że tak jest, ale nie wierzę w to, że to jest możliwe do utrzymania stale i cały czas. No, no nie wiem, no kurde, mi się wydaje, że ja tam robiłem takie wyliczenia, tam sobie po prostu brałem liczbę klatek na sekundę i tak dalej i nie pamiętam, że tam wrzucałem to w kalkulator czy w jakiegoś Excela, że wystarczy ci tam, nie wiem, żeby raz na 5000 takich zapytań, czy na 6000 ci taki pakiet wrócił za wcześnie i już będziesz odczuwał tam co 10 minut to jakieś lekkie chrupnięcie, jakieś ten, no nie wiem, no kurde, jakiś, może po prostu źle o tym myślę, albo czegoś nie rozumiem, albo po prostu, no nie wiem, zobaczymy. Nie masz stadii w sercu. Nie mam stadii w sercu, nie. Ja bardzo się boję. Nie boję się, nie, bo nie lubię zmian. Jestem specyficznym użytkownikiem, jestem takim płatkiem śniegu, że za każdym razem jak mi zmieniają, kurde, interfejs, to mam problem, żeby się... Nawet jeżeli widzę, że UX jest lepszy, to mam takie, ale już byłam przyzwyczajona do tamtego, nie róbmy tego znowu. To teraz boję się tego przejścia, które po prostu jest dla mnie, i to jest bardzo subiektywne, to jest dla mnie bardzo nieinteresujące przejście. Takie wręcz odrzucające mnie od tego medium, jeżeli chodzi o główny nurt, jeżeli na tym się oprzemy. A nie, tutaj w ogóle się nie zgodzę. Znaczy nie... Okej, jednak mi się podoba. Jednak jestem zachwycony. Źle to powiedziałem. No, jakby nie mogę się nie zgodzić z tym, że to mi się coś nie podoba. Nie? Ale że moje odczucie jest zupełnie inne, bo właśnie jeżeli chodzi o taką koncepcyjną wizję tej zmiany, to patrząc na to, że na przykład jestem GameSpot, czyli idziemy bardziej w płacenie, w abonament na przykład na gry, a nie kupowanie konkretnych gier, to jeżeli mam mieć taką usługę abonamentową, no to faktycznie już nawet lepiej, że ja mogę sobie wybrać konkretną grę i nie muszę czekać. No dobra, tak, tylko że ja w ogóle, jeżeli tak mówisz, to tak, tylko że mój bottom line jest taki, że ja w ogóle nie lubię subskrybować rzeczy. Mhm. Ja pamiętam taki moment, kiedy Photoshopa już się nie kupowało jako program, tylko się go kupowało w formie subskrypcyjnej. I ja rozumiem, że to ma bardzo dużo plusów, bo rozmawiam z ludźmi, którzy na przykład potrzebują licencji Photoshopa na miesiąc, żeby zrobić jakiś projekt, a potem nie chcą tego płacić i bardzo spoko, ale ja naprawdę nie mam problemu z faktem, że czuję się właścicielem czegoś, co kupiłam i że dostaję support tego, bo za to zapłaciłam. Ja rozumiem, że to się coraz mniej opłaca, ja rozumiem, że lepsze pieniądze są na modelu subskrypcyjnym, ale po prostu teraz subskrypcje są wszędzie. Ostatnio wróciłam do audiobooków, i siedzę i używam chyba audioteki i się zastanawiam, bo oni mają, że jeżeli byś był subskrybentem, to ta książka kosztowałaby 19,99, nie? No. I się tak zastanawiam, kurde, no rzeczywiście, tak normalnie to ją kupuję tutaj, powiedzmy, za 5 dych, no to jest... Ja się mogę powiedzieć o takich interesach. Właśnie Dominik, posłuchaj mnie. I tak sobie myślę, znaczy Dominik mi zaraz doradzi, może sobie powinienem zrobić. Sobie myślę, kurde, 19,99 za książkę miesięcznie, to nie jest dużo. I tak sobie potem myślę, nie, zaraz, nie? I to jest 19,99 za subskrypcję miesięczną, plus jedna książka za darmo, ale z iluś, mogę sobie wybrać, plus książki mogę kupować z 19,99. I sobie skalkulowałam, ile kupiłam książek wcześniej i tylko przez 3 miesiące kupiłam ich na tyle dużo, żeby mi się to opłacało. I każdy model subskrypcyjny, bo tak ostatnio w ogóle... Zresztą de facto wystarczy, że słuchasz jednej książki miesięcznie, to ci się opłaca. Masz tą niby książkę tak, 20 zł, nie? Tak, ale jeszcze 20 zł płacę za ten, a tak to mają za 35. Nie, masz za 20 zł, masz jedną książkę. W ramach. No tak, no. No ale tylko, że ja tych książek, na przykład jak tam są promocje na książki, to nigdy nie ma tam ani jednej książki, która mnie interesuje, więc to jest też taki model, nie? Ale co miałam powiedzieć, to ostatnio patrzyłam na... Multisporta, tak finansowo, nie? I Multisport zarabia na ludziach, którzy mają tą kartę i płacą abonament, ale jej nie używają. I to jest gro ich funduszu. Nie ci ludzie, którzy mają tą kartę i chodzą i robią tam coś na sprzęcie, albo chodzą na basen, albo coś takiego. Dlatego jak się bierze typa jako osobę towarzyszącą, to dlatego ta karta jest droższa, bo wiadomo, że jeżeli on chce być osobą towarzyszącą, to będzie chodzić, bo będzie za nią dużo płacił. A wszystkie inne z tych kart, takie właśnie tam jakieś do korporacji albo coś takiego, dlatego są tańsze, bo ludzie kurde tego nie używają. I ja wiem, że ja jestem takim człowiekiem. Ja wiem, że jestem człowiekiem, który zapomni kliknąć obsubskrybuj. I że to są... Ja mam apel. Niech ktoś pamięta, żeby mi przypomnieć. Ja mam jeszcze 3 tygodnie jakieś, żebym zrezygnował z jej access. Bo byłem... Jak tam Dragonite? Bo siedziałem teraz w domu trochę i tak chciałem sobie zobaczyć. Pomyślałem sobie, że mi się dobrze grało Battlefront 1, a Battlefront 2 jeszcze ma kampanię do tego. Stwierdziłem, że 15 zł jej access i jest tam ten Battlefront, to zapłacę te 15 zł, żeby pograć tego Battlefronta 2. I trochę pograłem, ale ten single jest taki mech.
a w tego multi w ogóle mi się nie chciało grać, no ale mam to jej, jak zaciągle i cały czas sobie myślę, że może jeszcze odpalę tego Battlefronta, więc nie zrezygnuję z tego abonamentu, ale nie chcę wpaść znowu w tą pułapkę. I... Ale wiesz, że możesz zrezygnować teraz, a i tak i tak ci się miesiąc. No, masz rację. Masz rację, no to może tak zrobić. No, to tak, bo... tego nie zrobisz. I coś jeszcze miałam powiedzieć a propos tego, co ty powiedziałeś. Aha, nie wiem, czy widzieliście, Epic ostatnio zrobił promocję na pre-order tak. gier no. w bardzo dobrej cenie i tam jest after party. Ja wiem, że... 30 złotych. I ja siedziałam... Bardzo byłem kuszony przez to. Ja siedziałam i zaciskałam zęby tak mocno, że aż mnie szczęka bolała i sobie myślę, to jest 30 zł za grę, którą i tak zagram. No. I się patrzę, że tam jest pre-order. I 30 zł za grę, którą i tak zagram. Pre-order. Zobaczyłam jeszcze raz pre-order, wyłączyłam okno i jestem zwycięzcą. Wydasz 60 zł za grę zamiast 30. Nieważne, ale wydam po recenzjach. To jest dla mnie ważne. I a czy jak będzie miała złe recenzje, to jej nie kupię? Nie, i tak ją kupię, ale to jest ważne, to jest po prostu ważne. Dostaną ode mnie pieniądze za produkt, który będzie istniał na rynku. Ja go dostanę i wtedy dostaną moje pieniądze. I to jest model, który poza modelem subskrypcyjnym, to tego jeszcze bardziej nie toleruję. I chcę dostać troszeczkę od was ciepła i akceptacji z tego względu, bo naprawdę masz było mi bardzo... całą akceptację w ogóle tego świata. Było mi naprawdę bardzo trudno, szczególnie, że tych promocji było bardzo dużo. Epic się robi bardzo agresywną konkurencją w ogóle, jeżeli chodzi o to, co tam się dzieje. I ja byłam... No, bez przesady. To nadal to jest promocja na 20 gier, co nie, mniej więcej. No, wciąż. No, z tym jak robię promocję, to nadam 3000 gier. Tak, ale to chodzi o ten spotlight, który w tym momencie padł na Epica i oni robią bardzo dobre, oni bardzo dobrze to robią. Pomimo faktu, że ja ciągle nie mam w ogóle Epic Game Store'a, nie mam... Ja jestem trochę obrażony ostatnio na Epic Game Store'a, bo właśnie jest darmowa gierka, którą chciałem, nie pamiętam już co to jest nawet, tylko sobie przywiązałem do konta. I wyobraź sobie, ja gram na jednym komputerze i z Epic Store'a korzystam tylko na jednym komputerze, co nie? Mhm. Wyobraź sobie, że ile ja mam tego Epic Store'a? Z pół roku? Musiałem się na nim 6 czy 7 raz zalogować, bo on nie pamięta hasła. A jak on nie pamięta hasła, to dlaczego oszukujesz, że ja będę pamiętał hasło? W ogóle to nie ma sensu. Więc ja też nie pamiętam hasła, więc musiałem pójść do drugiego komputera, przypomnieć sobie hasło, musiałem wrócić, wpisać to hasło, które on i tak zapomni zaraz i za miesiąc znowu będę musiał wpisywać to cholerne hasło. Żeby się zalogować, to musiałem jeszcze wpisać kod z maila. Ty teraz mówisz o tym, jak ja używam PSN-a. Jestem zalogowana na jednej konsoli, jak gdziekolwiek gdzieś się loguję, to muszę zmieniać hasło 3 razy. No, musiałem zaczekać na maila. Te maile na Epiku nie przychodzą od razu, żeby potwierdzić moje hasło, bo on oczywiście zapomina, że ten komputer już jest... Oznaczałem go już 6 razy jako bezpieczny i że tam nie potrzebuję potwierdzenia, co nie? Ale nie, cały czas. Więc Epic, jakby nie mam nic... Jego model biznesowy to jest dużo mniejszy problem dla mnie niż to, że autentycznie ten klient nie ma podstawowych funkcjonalności takich jak działanie na przykład. Myślałem, że byłeś jak koszyk. Albo koszyk, no. Ale z drugiej strony mają ze 20 gier w sklepie, więc ten koszyk nie jest jakiś bardzo potrzebny. Nie? No, no, I know, ale no, jakby trudno mi sobie wyobrazić w XXI albo wieku family sklep, share, no. Sklep, który wychodzi bez koszyka. To prawda. To jest jedna z pierwszych funkcjonalności, które się zastanawiasz. I don't know. No nie kupiłam, w każdym razie Dominik, uwielbiaj mnie przez moment, proszę, uwielbiam, potrzebuję się. Tego, dziękuję, już możesz przestać. Wiem, że kłamałeś, ale... On już przestał w trakcie mówienia tego zdania, tak. Nie wiem, czy słyszałaś. Więc tak. Więc taki temat. No to Final Fantasy VII, Dominiku. Final Fantasy VII, które tak. się tobie podoba. No i w ogóle okej. Okay. Podoba mi się, ja przede wszystkim uważam, że to jest gra, która jakby... Ja chcę powiedzieć, może sama potrzebuje remake'u, bo to w ogóle ciężko powiedzieć w przypadku jakiejkolwiek gry, ale akurat jak się na nią, jak na nią patrzę, albo jak sobie przypominam, jak ona wyglądała, to totalnie rozumiem, czemu ona jest przerabiana i uważam, że to jest dobra decyzja. I jestem ciekawy, co z tego będzie i co z tego wyjdzie. I cieszę się, że z tego, co oni pokazują, wynika, że nie tylko przerabiają stronę graficzną tak gruntownie, łącznie z, nie tylko, że ona wygląda nowiej, ale też zmieniają styl graficzny. Ale też sam gameplay będzie trochę inny. Nie wiem, czy będzie dobry, trudno mi jeszcze nie powiedzieć, ale przynajmniej, że to nie będzie ta sama gra, że to jest taka, że to będzie też okazja, żeby tą grę przeżyć trochę na nowo i trochę inaczej, żeby spojrzeć na nią trochę w inny sposób. Jasne, że historia pokazuje, na przykład, jeżeli spojrzymy na Hollywood, że tego typu pomysły, czyli weźmy jakiś hit sprzed lat i zróbmy go od początku na nowo. Nie chcę powiedzieć nigdy, ale Ej, it.
Co? Nie, jest dużo przykładów filmów takich okay. podgrzewanych, które są dobre. Okej. Okay. To nie było tematem. Nie, to bez przyczyny, ale raczej więcej... Wycofuj się rakiem, raczej więcej, ale z honorem. Raczej częściej, raczej częściej to nie wychodzi, niż wychodzi, może tak. Dobrze. Ale no, jestem ciekaw tego i jakby ciekaw jestem, że coś pokazali, ale jednocześnie niestety, i to wszyscy mówią, i to jest prawda, że oni cały czas pokazują ten Midgar i ja się niestety boję, że to jest po prostu wszystko, co mają w tej chwili ciągle, bo... No bo kurde, no... Wszyscy wiemy, że to jest fajne w tej grze, że ten Midgard trwa tak długo, ale nadal tak długo to jest tam jakieś 6 godzin z 50, które trwa gra. A no... Wiesz, ten remake powstaje chyba od 2 czy 3 lat już i ciągle pokazują... Chciałbym powiedzieć, że oni pokazują ten Midgard, ponieważ wszyscy zapominamy, że to będzie gra w częściach. I to nawet... Oni pewnie tylko to mają i tylko to robią, bo to będzie tylko pierwsza część. Myślisz, że... fakt, ja zapomniałam o tym, że to jest gra w częściach i jak przeczytałam o tym jeszcze po raz chyba 6, że to jest gra w częściach, to się zdziwiłam, po czym sobie przypomniałam, że już się zdziwiłam chyba 4 razy. Ale myślisz, że cała ta pierwsza część to będzie Midgard? To już tak, no to muszą tam strasznie dużo dopisać, bo to nawet nie chodzi o to... Znaczy pół biedy, że oni... Znaczy pół biedy byłoby, gdyby oni tam pokazywali tylko Midgard, a oni tam pokazują pierwsze 15 minut gry w tym Midgarze, tak naprawdę. Więc... Nie no, cały Midgard spoilers. To jest gry. To jest spokojnie 6... jako pierwszy odcinek to może wyjść. To jest jakieś 6-8 godzin, 50 no. godzinnej gry. No to może... No, oni jak będą 4 czy 5 odcinków, no to akurat no oni tak, twierdzili, że będą dopisywać tej gry, więc okej, okay, no tam... Ale mogli im pokazać coś nowego, coś innego, nie? Podoba mi się bardzo... A ciebie nie niepokoi ta struktura odcinkowa? Mnie to bardzo niepokoi. Nie, dlaczego? To też może być fajne. Jeżeli faktycznie oni... okaże się prawdą to, co mówili, a nie mówili tego dać świętego spokoju. Przede wszystkim, biorąc pod uwagę tempo tworzenia tej gry, to ona będzie wychodziła 25 lat. To prawda, ale no jeżeli... Myślę, że szybciej skończą Final Fantasy VII czy Kentucky Road Zero? Jeżeli to jest prawda, jeżeli to jest prawda, co oni mówią... Kurde, już zapomniałem, że Kentucky Road Zero ma się skończyć. Jeżeli to jest prawda, co oni mówią, że będą rozbudowywać to, że... Ja oni... jestem okej z tym, że ta gra jest nieskończona, to no, sobie będzie. Ja sobie czasami nie przypominam i ona już urosła w mojej głowie do takiej jakby mitycznej gry, bo ona jest naprawdę fajna, ale ona się robi chyba dużo fajniejsza w moich wspomnieniach niż ten. I jak ja będę musiała usiąść i przejść jeszcze raz, żeby zobaczyć, co się działo, żeby być na świeżo w tym piątym odcinku, to ja będę super zawiedziona. Dominik, wracaj do swojej myśli. Czy ja mogę po raz czwarty skończyć to zdanie, w którym mówię, że jeżeli się okaże prawdą to, co oni mówili, że oni faktycznie będą dopisywać do tej gry i że tam będzie dużo nowego i że ten Midgard na przykład będzie pierwsza rzecz, która będzie trwała tam 40 godzin i tam będą faktycznie sensowne rzeczy się działy przez te 40 godzin, no to ja jestem ciekawy tego nawet. Czyli, że to ma być gra na 160 godzin, ty? No, no oni tak jak zapowiadali tą strukturę epizodyczną, to oni tak mówili, że każda z tych części to będzie pełnoprawne, duże, japońskie... To naprawdę będzie 20 lat wychodziła, no. I wiecie, że będzie Final Fantasy 7.1, Final Fantasy 7.2. No to akurat nie jest nic nowego w tej serii, Iga, muszę ci powiedzieć. Ale tak będzie. Ale nie no, ja nie jestem do tego gotowy, żeby ta gra wychodziła 20 lat, no. No nie wiem, co to będzie, no. Mi się nie podobają postaci. Dla mnie to wygląda... Dominik powie teraz, że się nie znam i jestem głupi, ale nie podobają mi się dla mnie to postaci. Wygląda, ale mi się wydaje, że to mi się nie podobają postaci. Znaczy twarze, nie podobają mi się ich twarze. One nie mają twarzy, one nie mają rysów twarzy. To jest wyobrażenie o masce białego człowieka. Ale mi się bardzo nie podoba voice over ich angielski. A nie, moim zdaniem też jest. Tam nie, znaczy ani dobry, ani czy to ten, jakbyś, nie miałem bardzo problemu, nie zwróciłem uwagi. Czytałem bardzo fajny komentarz, że Barrett brzmi jak Robert Downey Jr. z Tropic Thunder and I'm okay with that. Bo totalnie Barrett był takim stereotypowym czarnym człowiekiem. Niestety Barrett był na maksa, tak, stereotypowym czarnym człowiekiem wyobrażonym przez Azjatę. Tak, więc totalnie voiceover w stylu Roberta Downey Jr. w Tropic Thunder jakby pasuje do 100% do tego, do tej postaci. Ja chętnie zobaczę, co to będzie. Na pewno nie będę w to grać 160 godzin. Niestety ten system walki... Będę bardzo stary. On też wygląda na maksa tak jak pierwsze filmiki z Final Fantasy XIII, czyli po prostu jakiś render z nałożonym takim UI, które widać, że to nie jest w ogóle funkcjonalne UI, tylko po prostu ktoś tam dał jakiś atak magic, jakiś tam przycisk, jakieś tam kółko czy kwadrat z PlayStation jest wyświetlone i to na maksa widać, że to nie będzie tak wyglądać, jak ta gra wyjdzie. Bo to jest oczywiście jakiś taki znowu efekt, że to jest jakieś takie lekko pochylone, czy coś tam, jakieś ma to, co fajnie wygląda na filmikach, a później ktoś będzie to testował, to stwierdzi, że może zwykły font z jakimś cieniem jest bardziej czytelny niż jakieś takie bajery. Ciekawe, czy za 20 lat Final Fantasy VII nadal będzie taki ważny kulturowo, nie? Ciekawe, czy za 20 lat będzie internet. Nie będzie niczego za 20 lat. To też jest możliwe. Tymczasem Red Dead Redemption sprzedało się w 24 milionach egzemplarzy. To więcej niż 3. Tak. Matematycznie poprawni, nie zdobiali. Tak się powinien nazywać nasz podcast. Matematycznie poprawni.
Jest to moim zdaniem dosyć przytłaczająca liczba, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak jeszcze stosunkowo niedługo jest ta gra na rynku. Chociaż już doczeka się takiej właśnie rewizjonistycznego podejścia w stylu powstają teksty, przynajmniej Polygon napisał taki tekst. Czy Red Dead Redemption 2 jest tak dobre, jak wszystkim się wydawało, że jest w momencie premiery? I nie wiem, czy jest. Za to inna ciekawa informacja, GTA 5, które się nadal sprzedaje i nadal sprzedaje się zajebiście, 110 milionów egzemplarzy. To jest w ogóle dla mnie już niepojęte, tak. Ale chciałem powiedzieć, że w Polsce w Red Dead Online nie będzie można grać w pokera. Tak. To jest super dziwne, bo po prostu wynika, znaczy... Nie jest to super dziwne, to wynika z ustawy naszej. Nie, nie, ale w naszej ustawie hazardowej nie jest zabronione granie w wirtualnego pokera za wirtualne pieniądze w grze. Tam nie ale możesz je kupić za prawdziwe pieniądze. Ale nie ważne, że możesz je kupić, ale nie możesz wypłacić. To, że grę możesz kupić za prawdziwe pieniądze i że... Nie, możesz kupić walutę do grania w pokera za prawdziwe pieniądze. Ale nie możesz wypłacić tych pieniędzy z gry na... To w takim razie każdy poker, to tak samo byłby nielegalny poker w GTA singlowy, bo też za grę płacisz. Ja bym chciała powiedzieć, że to jest na tyle bez sensu, tak już abstrahując, zdaniem... daj mi powiedzieć, co chcę powiedzieć, abstrahując od wszystkiego. Jak się teraz czuje Dominik? To jest masz tak samo bez duszę. Sensu jak fakt, że po tym, kiedy wycofali z Belgii, to było, to jest lootboxy, to niczym ich nie zastąpili, więc ludzie zbierają bardzo dużo rzeczy do tworzenia tych lootboxów, których nie mogą w jakikolwiek sposób otworzyć. I tak samo ten poker, z tego co kojarzę, też nie będzie w jakikolwiek sposób niczym innym zastąpiony. I tak, tutaj mam problem. Moim zdaniem, znaczy jestem prawie pewien, znaczy nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i jestem gotów. Nigdy nas wcześniej to nie zatrzymywało. Dokładnie. Jestem prawie pewien i po tym jak to czytam w internecie i tak na chłopski rozum, że problemem nie jest w świetle ustawy hazardowej to, że ja płacę jakieś pieniądze i sobie gram w pokera, który nie jest naprawdę. Problemem jest to, jeżeli ja mogę w tym pokerze wygrać pieniądze, które mogę wypłacić. I wtedy dopiero jest to hazard. Jest tak samo, są w wirtualnej Polsce i tak dalej, tych mnóstwo takich wirtualnych pokerów, gdzie też płacisz kasę, jakby wirtualne żetony masz. I to jest zupełnie legalne, bo to jest zabawa, bo ty kupujesz za możliwość grania, ale wygranej swojej nie możesz wypłacić. Ty kupujesz te wirtualne, czyli ty płacisz za usługę, za grę, która jest wirtualnym pokerem. To gdyby to było nielegalne, to wszelkiego rodzaju, to i singlowy byłby, i wszelkiego rodzaju gry pokerowe, które po prostu kupujesz za grę, płacisz pieniądze za grę, nie wiem, 20 zł na Xbox Live Arcade i grasz, jak masz wirtualnego Texas Hold'em. To też byłoby nie, tak samo... Nie, mi się wydaje, że to chyba raczej chodzi o to, że... W myśleniu prawo broni ludzi... Tak powinniśmy nazwać ten wątek, mi się wydaje. Nie. Tak. Mi się wydaje, że to prawo jest tak niejasno napisane. Pamiętam, jaka była panika w wirtualnej Polsce, jak ono wchodziło, jak pracowaliśmy wtedy w wirtualnej Polsce. Była taka panika, że tam wszystko wycofywaliśmy i w ogóle, znaczy wycofywali i zastanawiali się, co można robić i tak dalej, bo to ta ustawa, z tego co pamiętam, jak ją Tusk wprowadzał, ona była dosyć celowo rozmyta i niejasno napisana, żeby wprowadzić taki efekt paraliżujący, że nie da się napisać precyzyjnej takiej ustawy, a chcemy walczyć z całym zjawiskiem, więc lepiej przestraszyć nawet ludzi, którzy teoretycznie robiliby to legalnie, no tak. Ale niech oni nie czują się pewnie. I pewnie Rockstar po prostu stwierdził, znaczy, że... Znaczy, prawdopodobnie oni stwierdzili, że im się mniej opłaca analizowanie tego i że tam nawet jakieś 10% szans na to, że to im może jakieś problemy sprawić, to mają to w dupie i wolą po prostu prewencyjnie to wyłączyć. Dobrze, ale biorąc pod uwagę fakt, że wciąż sprzedało się w oszałamiającej liczbie egzemplarzy, to mogą chyba to mieć po prostu w nosie, bo to są jakieś grosze pewnie na terenie Polski za pokera. Mogą, natomiast to mówię, ja nie wierzę w to, że zapłacenie za grę pieniędzy, w której grasz, ale nie możesz tej wygranej wypłacić, bo to jest, no bo wtedy wszystko byłoby. Każda gra wideo byłaby wtedy hazardem, gdyby... Może jest każda. I każda gra wideo może odkryliśmy nie, temat to, filozoficzny. To nie wynika z tego tak troszeczkę, że jeżeli na przykład ja wydam pieniądze, ale sobie kupię skórkę, to ja tą skórkę w tej grze mam, ale jeżeli sobie kupię te wirtualne żetony... To się wydaje, że to może. Tak, no, mi się tak wydaje. A jeżeli kupię wirtualne żetony za 20 zł i przegram, ja chcę grać dalej i kupię znowu za 20 zł i przegram. Że mobilnej boosta, że masz większe XP, albo nawet w Assassinie, albo w jakiejkolwiek grze Ubisoftu jest takie DLC. Na przykład w Assassinie. Jest takie DLC, że masz tam dwa razy więcej expa przez dwa dni na przykład, albo że płacisz w grze mobilnej tam za... No ale masz tego expa na koniec. No to w grach mobilnych, że masz te takie liczniki, które się, że możesz tam raz na ileś, tam powiedzmy raz na godzinę coś zrobić i klikasz, żeby móc to zrobić i możesz to zrobić teraz, a później znowu nie możesz i znowu musisz zapłacić. No ale masz coś z tego, tak? Albo masz ten domek, który wybudowałeś bez timingu, albo masz jakieś ten, a te żetony to ich nie masz, możesz się przegrać.
Ja nie wiem, to jest wchodzenie już jest... takie bardzo, bardzo myślenie... Czy tak naprawdę cokolwiek, co jest w tej grze, ty masz albo nie masz? Czy w ogóle ta gra jest? To jest zwłaszcza, że to jest gra o bandytach. Zanim obraz jest obrazem, jest po prostu zbiorem farby, nie? Więc tutaj, czy w tym kodzie tak naprawdę, czy ty masz te żetony, czy to są żetony, czy to jest wyobrażenie, czy ta idea żetonów jest ci dana w ogóle w pewnym momencie. Są zera jedynki tak naprawdę, a tak naprawdę jakieś impulsy elektryczne, które gdzieś... Wystarczyło tylko spłaszczyć kamień i wsadzić w niego prąd. Dobra. Bardzo się nie znamy, natomiast wiemy, że sprzedaje się dobrze Red Dead Redemption. 24 miliony to jest coś, czego nie potrafię sobie wyobrazić. 110 milionów jest to coś, czego tym bardziej nie potrafię sobie wyobrazić, ale bardziej mnie zaskoczyło... Ale bardziej mnie zaskoczyło to, że tam GTA 5 jest na rynku od 6 lat. Ja mam wrażenie, że to jest gra w ogóle z jakiegoś mojego poprzedniego życia, a i tak to 6 lat mnie zaskoczyło. To jest bardzo długo. Ale w jakim sensie nie możesz sobie wyobrazić, mnie interesuje, w jakim sensie nie możesz sobie wyobrazić 24 milionów? Jako na przykład 24 miliony pudełek, czy jako liczbę, czy jako... No bo na przykład... Tylko 2, 4 i 6 zer? No właśnie. Nie, tak potrafię sobie to wyobrazić. Bardziej mi się zastanawiam, przykład liczba ludzi, nie? To jest mniej niż cała Polska, ale trudno. Jeżeli to by było więcej niż cała Polska, to wiem, że to jest cała Polska plus ileś, ale to jest takie trochę pół Polski i jest mi trudno sobie wyobrazić coś takiego. Tak, to GTA to ze 3 Polski. No, to jest 110, tylko że 110 Polska to jest już tylko tak... jedna. Nie, bo tak szczerze, to nie wiem, ile jakikolwiek inny kraj, tak z głowy, nie wiem, ile jakikolwiek inny kraj ma mieszkańców, tak żeby strzelić nawet, że tam tyle. Chiny nie mają w pizdu, to ci mogę powiedzieć. Super. Matematycznie poprawnie. Chiny mają chyba 1,5 miliarda, Stany mają ponad 300 milionów. No to 1/3 Stanów Zjednoczonych kupiła GTA 5. Ale Stany są dla mnie też niewyobrażalne, te odległości, wszystko co tam się dzieje. Masz samą wyobraźnię. Ja ogólnie tak. Opuścisz sobie trochę dziecka. W każdym razie ta gra jest fatalnie zaprojektowana, w ogóle fatalnie. GTA 5 czy Red Dead? Nie, Red Dead Redemption. Znowu strzeliłeś typowi w ryj? Z nią się tam cały czas, gram w nią, wbiłem ją za 30 godzin i cały czas strzelam przypadkowym ludziom na ulicy w ryj. Jak chcę z nimi porozmawiać. Tomek. Chciałem ciekawy western napisany z perspektywy. Te celowo zaprojektowane tak, żeby wkurzać ludzi, nie? Jakby masz, nie dość, że masz trzy menusy pod jednym spustem, co nie? Trzymasz ten spust i przeskakujesz drugim spustem pomiędzy tym menusem, to już jest skomplikowana operacja. To jeszcze tak, jak wybierasz broń na pierwszym tym menusie, to wystarczy, że tylko skierujesz i tyle, co nie? Masz taki moment. Kierujesz i on wyjmuje giwarę i tyle, co nie? I koniec. Joyakiem skierujesz. A na drugim menusie już jesteś, to musisz skierować i przytrzymać. Za każdym razem, jak mam wyjąć chustę, to już trzy razy jej nie wyjmuję, bo zapominam, że muszę przytrzymać. A co on wtedy robi? Robi jakąś animację? Nie, nic nie robi, tylko po prostu wiesz, oni tam mówią, załóż chustę, idziemy zabijać ludzi. A tam stoi. Artur stoi. Oni na niego patrzą, Artur stoi. A, no, muszę przytrzymać. Gdzie możemy iść zabijać ludzi? Nie, Dominik, grałeś w domino w tej grze? Trochę. To jest masakra, jak jest domino. Tam kierujesz, masz z pustami, kierujesz, i gdzie ma Artur patrzeć w tym momencie. I żaden z tych widoków nie jest dobry, jak musisz się cały czas przyłączać pomiędzy nimi. Musisz najpierw patrzeć na rękę, później na stół. Na rękę, na stół. I musisz jakby zapamiętywać, co masz na tej ręce, a później... być może to jest immersywne, co nie? Być może tak się gra w domino. Ale kurde, jakbym chciał... A może to ma ten... Bo Artur nie jest super mądrym człowiekiem, nie? Może to ma... Może mu jest tak trudno, może mu jest trudno wyciągnąć chustę. Super dużo grałem. Łatwo mu się wyjmuje broń, bo dobrze strzela. Tak. Super dużo grałem w pokera w Red Dead Redemption i miałem związane z pokerem podobne doświadczenie jak Iga związane z Bulletstormem, że grałem bardzo dużo tego w pokera autentycznie i udało mi się w końcu ograć wszystkich moich przeciwników przy stoliku, także wszystkim się skończyły pieniądze i ona nie była z achievementa. I miałem takie... To już powinny być... Ja muszę jakiś wykład zrobić na temat, za co powinien być achievement, a za co nie. Przechodzisz w story tutorial, nie dajemy achievementa, ale pękniesz wszystkie balony, to jest dobry moment, nie? Wynagradzaj gracza za to, że coś zrobił bardzo dobrze, a nie za to, że participation trophies. I ogólnie chyba straciłem serce do Red Dead Redemption. Byłem na L4, wbiłem w niego tak w 5 dni ze 30 godzin. Więc uczciwie grałem.
i byłem na maksa wciągnięty, bo pomimo tego, że są beznadziejne te menusy i że walczysz się z tą grą na maksa i że ona w ogóle, ona ci mówi jak masz grać, to nie jest tak, że to jest gra, w którą grasz, totalnie, tylko to jest gra, która ci mówi jak masz nią grać. Totalnie to nie jest gra o cowboyu, tylko jest gra o aktorze grającym cowboya, tak, wykonującym polecenia reżysera na maksa. Tak. I to jest w ogóle gra To jest tekst na pudełko. To jest gra o bandycie, a ty grając z tym bandytą nigdy nie wiesz, jaką będziesz miał broń na misji. Nigdy. Jakby to jest totalnie ruletka. Czy tym razem przed misją będzie taka sekunda, żebyś stanął przy koniu i wyjął giwerę? Czy tym razem nie będzie tej sekundy? Czy tym razem misja ma w ogóle swoje własne bronie, które zostaną ci wręczone w trakcie tej misji? Nie można, kurde, tego ogarnąć po prostu intelektualnie, co nie? Dziki Zachód. To jest dla mnie przedziwne właśnie. Chyba najbardziej dziwne dla mnie w tej grze. Bo niektóre te decyzje rozumiem, właśnie to powolne sterowanie rozumiem, to, że... Co mi się ostatnio trafiło? Właśnie mi się przypomniało. Co? Co mi się ostatnio trafiło? Jechałem sobie tak, bo to było super śmieszne. Mieliśmy tę dyskusję, że jeszcze mi żaden koń nie umarł. Mój koń nazywa się Krowa. I Krowa jeszcze nigdy nie umarła. W ogóle jestem bardzo dumny z tego. Znaczy już umarła. Czy to jest ale Krowa? Bardzo długo nie umarła Krowa i miałem mega w ogóle skomplikowane relacje z Krową, bo Krowa mnie wkurzał, ale jednak był moim koniem, więc wracałem zawsze po niego i tak dalej. I z Krową spędziłem 30 godzin, aż w końcu jadę sobie zupełnie przypadkowo, jadę sobie ścieżką. Wyskakują bandyci, zaczynają do mnie strzelać. Ja wyciągam giwer i strzelam swojemu koniowi w potylicę. I tak się skończyło życie Krowy. Jestem z tym za bardzo okej w ogóle. Bo on jakby z automatu celuje przed siebie, a tam był akurat koniec. Dosyć tego. A czy bandyci byli jak... Nie, zostawimy cię w spokoju, nie? No, więc to byśmy już... Jak bardzo się śmiałeś? Na maksa, w ogóle teraz jesteśmy, popłakałem się ze śmiechu teraz. W ogóle na maksa, chyba z 10 minut, w ogóle nie mogę. Ale jednocześnie się śmiałem przez takie autentyczne łzy, bo ja lubiłem Krowę. Krowa była ważna w tej grze dla mnie. Ale teraz mam drugiego konia, tylko dostałem Krowę. Ale mogłeś w save'a wczytać. Wow, jesteś jak Wiedźmin. No jak save'a wczytać, no daj spokój, bądźmy poważni. No. Rozmawiamy tu jak dorośli ludzie. No. Dorośli ludzie, którzy w mojej grze. Nie wstydzą się strzelać swojemu własnemu koniu w putylicy w ogóle. To się wydarzyło w mojej grze i z tym będę żył. A ten koń, bo ja powiem taki dobry dzień i tak, o, jesteś ludzie, właśnie wypadli z krzaku, bum, koniec. Jesteś moim ex-koniem. Tego nie spodziewał. No, nikt się tego nie spodziewał. Ty. Ale pomyśl, jak ci bandyci byli zesrani. Nawet... Ej, napadnijmy tego typa. Ej, ten typ zastrzelił własnego konia. Ale badass. No. On nawet nie miał myśli pomyśleć za co. Nie miał takiego momentu, tylko wiesz. No. Pamięci Krowy. Więc tak, więc to się wydarzyło w moim Red Dead Redemption. Byłem bardzo wciągnięty, ale kurde, ta gra jest tak długa. Ale poczekaj, bo Dominik powiedział, że to jest najdziwniejsza rzecz. No to, że nie można, to, że ona ci narzuca bronię. A to nie, to nie jest tak, że to jest jakieś, tak, że nie, że w misji kurna z miotaczem ognia i tam jest ważne, żebyś miał miotacz ognia, bo tam palisz, nie wiem, pole kukurydzy czy whatever, no. Tylko bo... To by była super misja, tak swoją drogą, wyobraźcie to sobie, jak ta kukurydza pęka. Tylko musi mieć... Chciałem mieć karabin A, mam karabin B, który zamiast strzelać bum bum bum, to strzela bum bum bum. I to nie jest tak, że to zmienia jakoś dramatycznie, że misja jest zaprojektowana wokół tego karabinu. Bo tam kumam, że nie wiem, jak mam misję, że lecę na balonie i tam snajperką kogoś ściągam. No to okej, okay, to oni chcieli się upewnić, że będę miał tą snajperkę, bo ta misja byłaby albo nie do przejścia, albo bardzo trudna, albo bardzo wkurzająca bez tej snajperki. Więc, snajperki taki... w Bulletstormie? Super. Ale takich sytuacji jest na palcach jednej ręki, można powiedzieć. A przez większość czasu to jest takie, że na zasadzie nie możesz mieć rewolweru, bo nie. No kurde. Nie możesz nawet wziąć, wiesz, swoich broni z konia, ponieważ ten koń nie żyje. ale nie możesz, bo wiesz, bo jest jeden filmik i filmik trwa, jak jedziesz na koniu, zsiadasz z konia i wchodzisz na przykład do banku i go napadasz. I dopiero wtedy się kończy ten filmik, a ty byś chciał wyjść wtedy i wziąć się tak inną giwerę. Ty nie możesz powiedzieć tam w środku napadu, sorry, czy mogliby się zatrzymać na chwilę, bo bardzo lubię tą dubeltówkę, co właśnie kupiłem. Czyli swoje bronie masz właściwie tylko do otwartego świata, tak, nie do misji popularnej. Tak. Nie tylko, bo oni czasami nie są konsekwentni, tak, bo czasami tak jakby pamiętają o tym, czasami ci dają taki czas, nie? Że tam na przykład ci nawet postać czasem mówi, że o, Artur, pamiętaj wziąć swoją broń, co nie, z konia. I okej, okay, co nie? Ale... A, nie, czekaj, zastrzeliłeś swojego konia, bo zobaczyłeś bandytów. No.
Tak swoje, czy mogę powiedzieć tylko, co się broni jeszcze i Bulletstormie? Jak super mega dobrą grą jest Bulletstorm i się z niej super strzela, ma najgorszego shotguna w historii gier. Dziękuję. Nie pamiętam jakiego. Ja pamiętam, pewnie że najbardziej lubiłem ten taki rewolwer rakietnicy. Tak, znaczy ja najbardziej lubiłam ten świderek i wszystkie heavy, czyli ta z łańcuchami i granatnik, ale ja jestem wielką fanką shotgunu. Ale on miał dobrego shotguna, miał nawet taki skill shot, że podbijałeś przeciwnika na tym shotgunie, tak żonglowałeś. Ale ten shotgun działa z tak losowych pozycji tam, że nigdy nie brałam shotguna, bo na shotgunie nie można tam polegać. Dla mnie to jest zupełnie nienormalne, że w grze, która jest tak mięsista, masz tych dużych typów, którzy do ciebie podchodzą, ja się muszę zastanawiać, czy ja stoję metr za daleko, żeby użyć shotguna. To jest po prostu niewyobrażalne dla mnie, co? Przypominam sobie, jak zabiłem krowę. No, tam ten shotgun pewnie lepiej działa. Ale nie? Ogólnie, jakby ja ogólnie, to nie jest tak, że nienawidzę Red Dead Redemption. Uważam, że to była w ogóle gigantyczna mądrość Dominika, że daliśmy tej grze 7 na 10. Też tak uważam. Bo to jest totalnie roku. Gra 7 na 10. Ona czasem robi rewelacyjne rzeczy, co nie? Autentycznie czasami jest immersja. Tylko to nie jest gra w Dziki Zachód i w ogóle ja bym chciał, żebyśmy przestali mówić w ogóle o jakimkolwiek realizmie przy okazji tej gry. Czy ktoś kiedyś powiedział? To jest gra, no tak, no jest cały jakby taki, wiesz, nurt myślowy dookoła Red Dead Redemption, bo wtedy tak było, bo tak jest realistycznie i tak dalej. To nie jest gra w prawdziwy dziki. Byłeś w teatrze? Tak, byłem w teatrze. I też zabiłem człowieka w teatrze. A strzeliłeś do tego Iga, typa? Niech to mnie skończy wątek, kurde, bo jestem ciekaw, co chcę powiedzieć. To też jest śmieszny wątek, tak, bo on powiedział, że mogę mu strzelić, on złapie zębami kulę, ja mu strzeliłem w bebech. Ja mu strzeliłam w ryj akurat i złapał tą kulę. Właśnie to jest no. Fajne też, że właśnie ja chciałem się dowiedzieć, że jak naprawdę mu strzelisz, to strzela faktycznie i on łapie tą kulę. A jak mu strzelisz w bebechy, to jest cała scenka na to, że on dostaje w bebechy, zaczyna się, w ogóle umiera tam, wykrwawia się, nie widzisz, czy umarł, ale zaczyna się w ogóle obrzucać błotem, że miałeś mi strzelić w twarz, jak mam złapać zębami kulę, jak mi strzelasz w brzuch, idioto. I nie dałaś mukowi skończyć. I zgubiłem wątek. Ej, koniec. Że to nie jest realistyczna gra. A, to nie jest gra, która jest realistyczna, tylko to jest gra, która udaje jakby westerny, co nie? I tylko odchodzi. Jakby to jest gra, która naśladuje kłamstwo. I jest dobra w tym naśladowaniu kłamstwa, tak? W takim naśladowaniu mitu, a nie rzeczywistości. I naprawdę miejscami gra mi się zajebiście, ale z drugiej strony ta gra ma tak olbrzymie problemy. I sama ze sobą, i z designem, i z powtarzaniem się. Tam właśnie, ty też, Dominik, ty mówiłeś o tym, że oni mają temat, a ty wiesz, że oni mają temat, ponieważ przez 30 godzin, co pół godziny ci mówią, jaki jest temat tej gry, czy nie? Tak. I no nie wiem, no dla mnie to w ogóle nie jest tak. Tak właśnie teraz te powroty do Red Dead Redemption powinny być bardzo takie rewizjonistyczne, że to w ogóle nie była tak dobra gra, jak o niej się pisało wtedy. Ja cały czas ją mam i muszę w nią pograć. Ale dużo już pograłam z takich misji w środku, po prostu siedząc i grając, żebym zobaczyła. Zawsze myślałam, że... bo to sterowanie jest złe, takie na pierwszy rzut oka. Myślałam, że po prostu... Ty jesteś bardzo dobrym takim przykładem, którym myślałam, że może wtedy to działa. Że jeżeli grasz po 6 godzin, na przykład dziennie, centralnie dzień po dniu, to jesteś już do tego przyzwyczajony. Znaczy, mówisz, że tak to, nie jest. Przyzwyczajasz więc. Się do tego, przyzwyczajasz się. No, ale wciąż strzelasz ludziom w ryj. Ale to nie jest tak, że to jest lepsze dzień. No ale to nie ma znaczenia, że strzelasz ludziom w ryj. To jest przypadkowy człowiek na ulicy. To... Pójdziesz do poczty, zapłacisz $20 i pokrzykujesz. A głaskałeś pieski? Tak, głaskałem. Super pieski. Się głaszczy pieski w Red Deadzie. I też uważam, że wielka mądrość Dominika była taka, że mówił wtedy, że to jest de facto shooter, bo tam główna i najważniejsza mechanika w każdej prawie misji to jest strzelanie do ludzi i to jest strasznie średni shooter. Tak, no. Ale też przy okazji, wtedy kiedy chcesz coś załatwić, to Dominik, ty mi pokazywałeś chyba, że na diliżansie można było zatrzelić typa. W sensie musiałeś pojmać diliżans? Trzeba przeskoczyć na diliżans. Tak, ale właśnie jak pierwszy myśl jest taka, dobra, to zastrzelę woźnica, strzelasz do niego i nie, jest przekreślone, tak. Że nie możesz strzelić. Na maksa jest taka misja, że to misja fabularna jest, że musisz przyjąć diliżans i kurde, jak kursowałem na woźnicy, to w ogóle czerwony ten i nie możesz strzelać po prostu. Bo wymyśliliśmy, że masz dogonić ten diliżans i przeskoczyć. To jest bardzo słabe, bo tak, jest cała, tak, tylko że właśnie jakby nie miałabym z tym problemu, gdyby cała gra się trzymała za rękę i mówiła ci, co możesz, czego nie możesz, a cała gra dokładnie taka nie jest, więc I don't know, guys. Dobra, musimy nagrać jeszcze 62 odcinek, więc twoją sekcję komentarza tutaj przeniesiono na następny odcinek. Będę rozmawiał o asesynie w niej. To tyle. Cześć. Cześć. Cześć.